Witam Państwa serdecznie. Magister Krzysztof Kościański, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu wykład dotyczący gier i zabaw ruchowych dzieci i młodzieży na ziemiach polskich na początku XX wieku. Termin zabawa odnosi się do każdej czynności, którą podejmujemy dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz dla własnej przyjemności. Bez względu na jakiekolwiek końcowe rezultaty. Celem zabawy jest rozrywka, co w znaczący sposób różni ją od codziennej pracy. Gra na tomas jest jedną z jej form. Zabawa stanowi część ludzkiej natury i towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Bawili się i bawią się wszyscy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Zmieniały się formy i rodzaje zabaw. Jednak potrzeba zabawy niezmiennie pozostała jedną z istotnych potrzeb człowieka i ważną częścią jego życia. Przez wieki gry i zabawy ewoluowały i były zależne od statusu społecznego oraz trendów danej epoki. Druga połowa XIX wieku charakteryzowała się rozwojem przemysłu. Powstawały fabryki, wielkie miasta, do których w celach zarobkowych przybywali ludzie z różnych środowisk oraz państw. Ciężka praca w fabrykach, często w niehigienicznych warunkach i tryby ludzkiej jednostki zwrócił uwagę pedagogów, lekarzy i społeczników. Zaczęły powstawać w Europie liczne towarzystwa gimnastyczne. Zainteresowanie dotyczyło również rozwoju fizycznego od dzieci. Na rynku wydawniczym pojawiały się pierwsze poradniki poświęcone ruchowi fizycznemu, grą i zabawom, gimnastyce, uprawianiu ćwiczeń, które zalecano praktykować od najmłodszych lat. Niestety, zachowania tego typu w większości rodzin nie były popularne, a w niektórych domach, w których rodzice dbali o rozwój fizyczny dzieci, stosowano, stosowano się do zaleceń higienistów, pedagogów i lekarzy. Ośrodkiem popularyzacji ruchu fizycznego wśród dzieci i młodzieży były, była Galicja, gdzie powstało najwięcej podręczników i poradników dziedziny wychowania fizycznego, gier i zabaw ruchowych. Organizowano także pierwsze towarzystwa, szkoły i ogrody gimnastyczne, będące wzorem i inspiracją dla pozostałych zaborów. Istnieją wzmianki, że dzieci pod koniec XIX wieku uczęszczały na gry i zabawy ruchowe do specjalnych ogrodów, zakładów i towarzystw. Zajmujących się rozwojem fizycznym dzieci. W ramach zajęć były nie tylko ćwiczenia ogólnorozwojowe, ale i takie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, jak wspinanie się na drabinki, zwisy, biegi po ławeczkach, wdrapywanie się po linach oraz liczne i różnorodne zabawy ruchowe. Jedną z najwybitniejszych postaci, która przyczyniała się do rozwoju gier i zabaw ruchowych dzieci i młodzieży, był Henryk Jordan. Tu widzimy go na zdjęciu. Urodził się 23 lipca 1842 roku w przemyślu. Był polskim lekarzem, społecznikiem, pionierem wychowania fizycznego w Polsce. Za cel stawiał sobie dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu. Twierdził, że ciągle być poważnym i nieustannie pracować, żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości tego nastroju, który życie milczy, milszym nam czyni. Można powiedzieć, że ta dywiza przyświeca również w dzisiejszych czasach. Największym i najbardziej zapisanym w historii dziełem Jordana było założenie na krakowskich błoniach na wzór amerykański w 1889 roku pierwszego w Europie publicznego ogrodu zabaw i gier ruchowych dla dzieci do lat 15, który nazwano od jego imienia, nazwiska, parkiem imienia doktora Henryka Jordana. Powstał on na terenach powystawowego przemysłu, na powierzchni około 22 hektarów. Żeby wyobrazić sobie, jaka to była to przestrzeń, to było kilkanaście boisk piłkarskich, które by się tam zmieściły. Na jego terenie były różne, różne urządzenia, tak? były baseny, 12 boisk, w każdym innym przeznaczeniu ścieżka zdrowia, wiele, wiele innych. W ogrodzie Jordana można było ćwiczyć lekkoatletykę, gimnastykę. W parku znajdowały się także sale do zajęć w razie niepogody, prysznice, szatnie, magazyny, a od 1906 roku warsztaty do pracy ręcznych i poletka doświadczalne. Była również mleczarnia, tak zwana, służąca do żywiania dzieciom. Boiska były podzielone. Tak? Pierwsze było przeznaczone dla chłopców i dziew dziewcząt, uprawnianie na nim chodzenie na szczudłach. Skoki o tyczce, ćwiczenia na poręczach, boisko drugie i trzecie przeznaczone były na zabawy dla dziewcząt. Boisko czwarte i piąte stanowiło miejsce systematycznego ćwiczenia dziewcząt, wyposażono je w kółka, drabiny, pomosty, kładki, belek i desek. Boiska szóste i siódme oraz ósme przeznaczone były dla młodzieży męskiej. Na boisku szóstym uprawiano ćwiczenia na przyrządach, na drążkach, kółkach, drabinkach, czy wspomnianych już kładkach. Boisko dziewiąte stanowiło teren zabawy. Boisko dziesiąte przeznaczone było dla starszej młodzieży oraz dla młodzieży rzemieślniczej. Na jedenastym wojsku bawiły się najmłodsi chłopcy. 12 wojsko zajmowało największy obszar i otoczone było rzędem świerków, brzus. Odbywały się tam zabawy i ćwiczenia o charakterze bardziej masowym. Przygotowując się do tego. Wykładu wspomniałem też mojemu tacie o, o parkach jordanowskich, chciałem mu przybliżyć historię, on mi wspomniał, że w Częstochowie również on się bawił w takim parku jordanowskim. Oczywiście w Częstochowie istniały tego rodzaju parki, jednak one już przyjmowały bardziej nazwę po, po parkach powstałych na przełomie XIX i XX wieku i były oczywiście dużo, dużo mniejsze. Gry i zabawy w parku Jadarnowskim były podzielone. Były to gry bez przyrządów, takie jak pierścień, kot, i mysz, pytka, mieszkanie, chiński mur, czy też trzeciak. Trzeciak, zabawa, liczba wiąże się, co ważne, musiała być parzysta. Wszyscy, wszyscy stali twarzą do środka, dwójkami, tak jak na. Na przedstawionym rysunku. Jedna osoba uciekała, druga goniła. Żeby nie być osobą gonioną, należało stanąć przed jedną z par, i wtedy ostatnia osoba z pary uciekała. Co ciekawe, zabawa ta, opis tej zabawy pochodzi z książki, która została wydana pod koniec XIX wieku. Natomiast będąc sam zawodnikiem oraz. Trenerem stosowałem tą zabawę nie wiedząc nawet, że jej korzenie są ponad stuletnie. Drugą formą gier były zabawy z piłką. Wieża, harpastum, piłka nożna, lawn tenis. Jeżeli chodzi o harpastum, była to gra, która przypominała dzisiejsze rugby. Piłkę nożną wszyscy znamy, ale nie wszyscy chyba wiedzą, że właśnie jej korzenie, początki piłki nożnej sięgają Parku Jordanowskiego, gdzie został rozegrany pierwszy mecz i to właśnie w Parku Jordanowskim ta dyscyplina się rozwijała. To tenis, czyli tenis ziemny, jego zasady zostały w Polsce wydane już w 1902 roku. Trzecią formą gier i zabaw były gry z innymi przyrządami, takimi jak niedźwiedź, supek, kurnik czy Bodcia. Boccia była to zabawa, która składała się z której zasady polegały na tym, że brało udział zazwyczaj dwie bądź cztery osoby. Potrzebne było 12 kul z twardego drzewa o średnicy 9 cm. One posiadały swoje barwy. Jedna była mniejsza, która była kulą żółtą. Gra, nieco zamienionej ze standardami, występuje dziś na paraolimpiadzie. Pionierem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Królestwie Polskim był Władysław Ryszard Kozłowski, urodzony w 1866 roku. W czasie pracy nauczycielskiej zrodziły się jego zainteresowania wychowaniem fizycznym. Dla pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie wyjeżdżał za granicę. Między innymi odbył studia w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego w Szwecji i Danii. W 1897 roku na łamach czasopisma Przegląd Pedagogiczny Władysław Kozłowski zwrócił uwagę na potrzebę organizacji powszechnych zabaw ruchowych dla dzieci na świeżym powietrzu. Inspiracją do podjęcia tego tematu była dla niego zabawa dzieci zorganizowana podczas wystawy higienicznej, która odbyła się w tymże roku w Warszawie. Wzorując się na parkach jordanowskich z funduszu Wilhelma Elisa Rua, warszawskiego przemysłowca, utworzono w 1899 roku ogrody dla dzieci na terenie Agrykoli i w ogrodzie saskim w Warszawie. W 1904 roku istnieją już 14 takich ogrodów. Rok wcześniej Władysław Kozłowski, wybitny znawca gier i zabaw ruchowych oraz gimnastyki wychowawczej, został głównym inspektorem ogrodów imienia RUA w Warszawie, rozwijając na tym stanowisku ożywioną działalność w zakresie udoskonalenia metodyki nauczania gier i zabaw oraz kształcenia instruktorów. Tutaj jeszcze nadmienię, że Władysław Kozłowski w 1909 roku, 1909 roku gościł w Częstochowie z wykładami dotyczącym aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na których, w których brały udział w których w udział, był udział młodzież szkolna z Częstochowy oraz regionu. Również gry i zabawy w ogrodach Rua były podzielone na gry rzutowe, w ich skład wchodziły takie zabawy jak zdobywanie fortecy, zbijak, słupek, podbijak Palant. Piłka amerykańska, krokiet, gry biegowe, depesza, gołębie i jastrzębie, piekiełka, wyrywka. Gry skokowe. gry skokowe, skakanki, żabki, walki kogutów, skoki przez kręconą linę, gry z mocowaniem oraz gry kopne, piłka nożna w kole, piłka z wieżą piłka nożna z bramką oraz gry froblowskie. Nazwa pochodziła od znanego niemieckiego pedagoga, teoretyka, który był czołowym kreatorem wychowania przedszkolnego. Był twórcą pierwszego systemu wychowania przedszkolnego, zwanego frobizmem. Uważał, że przy zabawach percepcyjno-manipulacyjnych działałem towarzyszy śpiew, Mówienie wierszyków czy opowiadań. opowiadań i właśnie takie zabawy były również opisane w, i, i w takiej gry i zabawy bawiono się w ogrodach, ogrodach imienia Wilhelma Rua, na przykład kwiatki, gołąbki, gdybym była ptaszkiem, deszczyk. Mówiąc o grach i zabawach na początku XIX wieku, nie sposób nie wspomnieć o Eugeniuszu Piaseckim. Był synem Walentego Piaseckiego, nauczyciela gimnastyki, jednego z pierwszych działaczy Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Lwowie. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zapoznał się z ideami Henryka Jordana. Eugeniusz Piasecki w swojej książce rozwiązał zabawy improwizowane, w których obmyślaniu wyobraźnia dzieci jest niewyczerpaną, od zabaw i gier w postaci mniej więcej ustalonych, przekazanych przez tradycję. Gry ruchowe stanowią uważał, że gry ruchowe stanowią jeden z najważniejszych i niezbędnych działów wychowania cielesnego i zasługuje na postawienie co najmniej na równi z gimnastyką, wycieczkami pieszymi i pracą. Polu. Również i on w swojej książce pod tytułem zabawy gruchowe dzieci i młodzieży podzielił zabawy na gry chodne korowody, zabawy gry taneczne, gry bieżne, z kryciem i odnajdywaniem, ze zmianą miejsc, z przerywaniem łańcuchów graczy, z gonitwą i chwytaniem lub biciem. Tak, było to zapisane. Grami wyścigowymi, gry skoczne, gry kopne, gry z mocowaniem, gry rzutne, gry rzutne proste, gry rzutne bieżne, gry z podbijaniem. Co ciekawe, w swojej książce opisując poszczególne gry, zaznaczał z jakiego regionu dana zabawa bądź gra pochodzi. Mówiąc o grach i zabawach na początkach XX wieku, nie sposób też wspomnieć o Towarzystwie Zabaw Ruchowych, organizacji społecznej założonej w Lwowie w 1904 roku. Towarzystwo popularyzowało sport oraz zabawy ruchowe wśród młodzieży. Członkowie Towarzystwa Zabaw Ruchowych prowadzili także kursy dla nauczycieli w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Podsumowując gry zabawy ruchowe tak naprawdę od zawsze towarzyszyły dzieciom, młodzieży, ale także i dorosłym, jednak szczególnie na przełomie XIX i XX wieku zwrócono przede wszystkim uwagę na ich ważność, jeżeli chodzi o rozwój dziecka. Jeżeli, jeżeli przede wszystkim jest spisano i udostępniano, tworzono przede wszystkim nowe miejsca, gdzie dzieci mogły spełniać się w grach i zabawach. Jeżeli chodzi, taka, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, wygląda to niestety tak. Prawda jest taka, że każdy z nas. Bawił się, znał gry i zabawy, których przepisy ewoluowały i zmieniały się w każdej miejscowości, wiosce, osiedlu czy ulicy. Gdziekolwiek jadąc, dzieci znają podstawowe zasady danej zabawy, ale tak naprawdę ona się może nieco różnić od tych, które one znały, ale w ten sposób się właśnie poznają poprzez gry i zabawy. Nawet taka gra jak piłka nożna miała swoje reguły, które zmieniały się w zależności od potrzeby grających. Tak? Taka niepisana zasada, kto bliżej, piłka, piłka bramka, stop i tym podobne. Kreatywność w ich tworzeniu zależna była zawsze od grupy bawiących się dzieci i pozytywnie zawsze wpływała na rozwój. Dziś obserwując dzieci na placach zabaw, sam jestem tatą dwójki małych... Dzieci, e, obserwuję, jak dzieci się bawią, i mam wrażenie, jakby zaczęła zanikać spontaniczność w ich zachowaniu. E, przyczyny tego zjawiska zapewne są złożone. Ograniczają się, e, pojawiają się w postaci rodziców, e, gdzie ostatnio widziałem, że dzieci wspinały się na jakieś ogrodzenie na placu zabaw. Zostały, e, bardzo szybko powiedziano im, że nie można w taki sposób się bawić. Ciekawostką jest od zawsze zjeżdżalnia, gdzie każdy z nas się wspinał na początku na schodach, a później jednak starał się wspiąć poprzez samą zjeżdżalnię. Regulacje prawne, tak? Wszędzie pojawiają się zakazy gry w piłkę, nie, pozwala, nie, 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 nie pozwalamy, aby dzieci uprawiały jakąś aktywność fizyczną. I też problem chyba jest zaczyna być w samych dzieciach, które są wpatrzone w świat wirtualnych gier. Takie pytanie na sam koniec. Czy spontaniczna gra w palanta, podchody i inne zabawy stanie się niedługo archaizmem wypartym przez zorganizowane formy aktywności fizycznej? Myślę, że to już temat na inny wykład. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do zgłębiania dalszego tematu gier i zabaw ruchowych oraz może przypomnienia sobie, w jakie Państwo grali gry i zabawy ruchowe. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.